Rzeczywiście ostatnio tych zmian było bardzo dużo związanych czy to z budową progu, czy z samą rewitalizacją i zresztą w sumie ciągle trwającą na terenie Starego Miasta. Ale na ten moment ta organizacja jest ustalona tak, że wjeżdżając do rynku ulicą Kolegacką, bo tylko tak można się dostać do rynku, możemy go opuścić w dwójnaki sposób, czyli raz w ulicę Warszawską, tak jak było do tej pory. Tam mamy w tej chwili ograniczenie poprzez ten próg zwalniający, który no, rzeczywiście skutkuje teraz tym, że już kierowcy tak szybko nie jeżdżą, jak jeździli przedtem. Natomiast drugi wyjazd, czyli tak jak miało być docelowo dopiero po zakończeniu rewitalizacji, ale jest już teraz wprowadzony, czyli odwróciliśmy ruch na ulicy Zamkowej. To jest bardzo ważna informacja, ponieważ w tym momencie z rynku nie tylko Warszawską, ale można wyjechać również Zamkową. Zamkową kierując się w dół można skręcić albo w Sukienniczą zaraz pierwszą, albo dalej i w Rybną, docelowo do Żabiej i w ten sposób się znajdujemy już na drodze krajowej, bądź skręcamy w lewo w stronę miasta, bądź jedziemy na Łódź, tak jak to robią ci, którzy jadą od Burzynina. Więc ta organizacja w tym momencie miała przede wszystkim na celu to, żeby umożliwić dwa wyjazdy, żeby nie wszystkie samochody kierowały się na ulicę Warszawską, bo rzeczywiście ruch, który tam się generował w związku z tym był bardzo, bardzo duży. Czyli odciążamy ulicę Warszawską w związku z tym. Dokładnie o to chodziło. Jedno to jest próg, czyli spowolnienie, drugie umożliwienie innego wyjazdu z rynku, nie tylko ulicą Warszawską. Czy docierają do Pana informacje, czy ten próg zwalniający, który aktualnie jest dość duży na ulicy Warszawskiej, spełnia swoją rolę aktualnie? Tak, ja nie ukrywam, że nawet my przecież jeżdżąc tam widzimy, co się dzieje. Nie da się w tym momencie z większą prędkością niż 20 przejechać przez ten próg, także on był specjalnie wykonany rzeczywiście na maksymalnych warunkach technicznych tak, żeby skutecznie zatrzymywał, bo rzeczywiście kierowcy nie tylko jechali bardzo szybko, ale do tego stopnia, że występowało tam nawet wyprzedzanie na tym krótkim odcinku Warszawskiej, więc no, rzeczywiście było tam potrzebne.